Kilka dni temu częstochowski włókniarz zakończył obóz integracyjny, który poprzedził wyjazd naszych zawodników na tor. Udział w nim wziął m.in. Kacper Woryna. Cały ten obóz wpłynął na nas bardzo pozytywnie pod kątem właśnie tego, co pan powiedział, tej budowania tej atmosfery. Dużo się poprawiło od zeszłego roku i w tym roku poszło to dużo bardziej gładko, że tak powiem, i nie było żadnych niedociągnięć, nieudogodnień i naprawdę od dnia pierwszego wszyscy bardzo dobrze się ze sobą dogadywali. Teraz przed zespołem biało-zielonych pierwsze treningi i mecze kontrolne, które mają im pozwolić przygotować się jak najlepiej do sezonu 2023, w którym wszyscy liczą na walkę o złoto. Wszak ostatni tytuł mistrza Polski nasz zespół by walczył 20 lat temu. Mam taką nadzieję, bo tutaj myślę, że skład mamy fajny, a żużlu wszystko jest możliwe tutaj, wszystko się może zdarzyć i na pewno będziemy walczyć i też myślę, że pokażemy siłę, że jesteśmy mocni. Zawodnicy opowiadają więc walkę o finał rozgrywek PGE Ekstraligi, a sami chcą po prostu wygrywać kolejne wyścigi i jak najlepiej prezentować się na torze. Pierwsze oficjalne zawody na torze przy ulicy Olsztyńskiej zaplanowano w sobotę 25 marca. Wspaniałe pod taśmą zawsze chcę wygrać, a cele to myślę, że nie zakładam sobie żadnych zdobyczy punktowych ani nic, po prostu rok temu sobie może zakładałem bardziej, była większą presję sobie narzucałem, żeby robić ten wynik i to może też był błąd, więc teraz chcę po prostu wsiąść na motor i bawić się tą jazdą.